Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną jeden z włodarzy gali Fame MMA, Krzysztof Rozpara. Krzysztof, no, rozmawiałem wczoraj z Arkiem Tańculą, robiłem wywiad po gali i pytałem go właśnie o wszystkie środki bezpieczeństwa, które właśnie mieliście podczas swojego eventu i mówił, że Krzysztof Rozpara to ma łeb jak sklep, coś jakby w tym stylu. No mówił, że wszystko było dopięte na ostatni guzik i bardzo walczyłeś o to, żeby ta gala się odbyła, no i ostatecznie się udało. Dzień dobry, witam serdecznie. No, miło mi słyszeć takie komplementy. Tak, było dużo emocji w przeciwieństwie do wcześniejszych wydarzeń, gdzie no, to były głównie pozytywne emocje. Tym razem był to stres, ogromny stres i no, te problemy, z tymi problemami wiązało się też dużo negatywnych emocji. Udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca, realizacja się odbyła. Nie do końca tak, jak planowaliśmy, nie do końca tak, jak sobie to przewidzieliśmy. Różne tutaj służby czy władze postanowiły nam to utrudnić, ale cieszę się, że w koniec końców udało się to zrobić. Kilkukrotnie w mediach pojawiała się informacja, że jesteście jakby zablokowani przez służby. Czy ty miałeś już w głowie, był taki moment, w którym już myślałeś, że to jest koniec i ta gala się nie odbędzie? Mówię zupełnie szczerze, nie. Ja, moją rolą w całej tej historii było motywowanie i wspieranie całego zespołu dobrym słowem i własnym przekonaniem, że razem, wspólną pracą i staraniami jesteśmy w stanie ten projekt doprowadzić do finału, więc nie mogę sobie pozwolić na zwątpienie. Ja byłem po prostu przekonany o tym, że my nie łamiemy prawa, nie naruszamy żadnych regulacji czy obostrzeń wprowadzonych przez rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Byłem po prostu przekonany, że nie robimy nic złego, wręcz przeciwnie, my po prostu wykonujemy swoją pracę, wiemy, jak to zrobić, wiemy, co robimy i cały zespół po prostu zaangażował się w ten projekt fenomenalnie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny i kolejny raz to powtarzam każdej osobie z naszego zespołu, każdemu zawodnikowi, każdej osobie z produkcji, z zespołu Fame czy z firm naszych podwykonawców. Każdy naprawdę stanął na wysokości zadania. Jak w ogóle to, nie wiem, wy mieliście, to było takie spontaniczne działanie, jak to wyglądało? No bo tak, najpierw gdzieś tam była jakaś lokalizacja, która tam była jakby wymieniona, potem mówiono o Katowicach, w końcu Katowice zablokowali, zrobiliście to gdzieś indziej. I wiesz, zastanawiam się, jak wy mieliście już tak to wszystko przygotowane, że mieliście kilka lokalizacji, czy to była takie spontaniczne decyzje, że tu blokują, szukamy szybko czegoś dalej? Znaczy, ja bym tego nie określił spontanicznymi decyzjami, natomiast to też nie było tak, że mieliśmy z góry jakieś sprecyzowane plany. Historia przebiegała, no może pokrótce opowiem. Gala była zaplanowana, jak wszyscy wiedzą, w Częstochowie, jeszcze w formie masowej. W momencie, gdy no niestety eksplodowała sytuacja z koronawirusem, imprezy masowe zostały odwołane. Wycofaliśmy się z naszego wniosku o organizację imprezy masowej. Chcieliśmy to zrobić w postaci produkcji telewizyjnej w studio. Zero widowni, zero gości. No, w ostateczności nawet nie mieliśmy żadnych mediów na miejscu. Żeby zrealizować produkcję telewizyjną, no, oczywiście wskazane było wynajęcie studia telewizyjnego. Pierwsza lokalizacja, gdzie mieliśmy już dość zaawansowane prace, no niestety nie udało się dojść do porozumienia z właścicielem. Druga lokalizacja nie do końca spełniała nasze potrzeby, więc też musieliśmy się z tego wycofać. Wylądowaliśmy w MCK-u, gdzie byliśmy bardzo szczęśliwi, że to był fantastyczny obiekt, też znany naszym kolegom, reżyserowi. No i wszystko wyglądało wspaniale. W czwartek rozpoczęliśmy montaż, w czwartek po południu zaczęły się problemy, zaczęły się dochodzenie policji i sprawdzanie. W piątek, gdy już mieliśmy 3/4 przygotowanej sceny, montaż był praktycznie zmierzał ku końcowi, już mieliśmy robić próby. Okazało się, że pod naciskiem władz Katowic MCK zostało zmuszone do wypowiedzenia nam umowy i zablokowania naszej pracy.
Nie mieliśmy w tym momencie jakiegoś gotowego planu. No, no, plan był taki, po prostu realizujemy to na miejscu. Wszystko już było zrobione, już mieliśmy kręcić potrzebne materiały z wykorzystaniem scenografii i przygotowywać wszystko na główną produkcję w sobotę. No ale skoro okazało się to niemożliwe, o godzinie 17 podjąłem decyzję, że rozpoczynamy demontaż. Zespół zaczął wszystko pakować na samochody, jeszcze nie wiedząc, gdzie będziemy jechać. Równolegle poszukiwaliśmy nowej lokalizacji. Na całe szczęście znalazły się osoby nam przychylne, którym po prostu jesteśmy naprawdę wdzięczni. W momencie, gdy już wydawało się, że mamy poważne kłopoty, ktoś wyciągnął do nas pomocną rękę i skierowaliśmy się do nowej lokalizacji, do nowego studia, gdzie w ciągu dosłownie kilkunastu godzin udało się przeprojektować scenografię, przebudować układ. Wyobraźcie sobie, że scenografia w MCK-u była głównie nastawiona na pionową orientację ekranów LED-owych. W nowej lokalizacji nie dało się tego zrobić, albo zajęłoby to zbyt dużo czasu, więc nastąpiło kompletne przeprojektowanie scenografii. Zespół nasz i naszych podwykonawców po prostu no, stanął dosłownie na rzęsach, żeby to wykonać. No i w ciągu kilkunastu godzin byliśmy gotowi. Programowanie ostatnich świateł odbywało się dosłownie w momencie, gdy Arek Pawłowski i pierwsi zawodnicy wchodzili na scenę. Udało się. To całe szczęście się udało. No ja widzę w tym też taki plus, że kolejną galę będziecie mogli, wiesz, w piątek o tam wieczorkiem zacząć tam już robić i macie w kilka godzin zrobione, nie będziecie musieli się dłużej przygotowywać. Myślę, że nie pałamy ogromną chęcią do powtórzenia tego ćwiczenia. Ja mam świadomość, że niektóre osoby w zespole po prostu nie spały, nie wiem, po 30 kilka czy 40 godzin, żeby to wszystko zrobić. No ja sam też przez ostatnie dwie noce przed oficjalną produkcją, przed głównym wydarzeniem, no miałem niewiele snu, co doprowadziło do tego, powiem szczerze, bo trochę to śmiesznie wyglądało, że w czasie przesłuchania na komendzie policji w sobotę w nocy po prostu przysnąłem. No, zdaję sobie sprawę, że musiało cię to i was wszystkich bardzo dużo stresu kosztować. A powiedz mi, jak wyglądało to od tej strony prawnej, bo jakby ty cały czas walczyłeś, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, a jednak cały czas ta policja gdzieś tam była i wam towarzyszyła i jak to wyglądało z ich strony? Czy to, nie wiem, było właśnie sprawdzanie, czy przeszkadzanie, czy, nie wiem, eskortowanie? Jak to wyglądało? No bo tam były takie informacje, że policja nie chce was wypuścić z hotelu. Czy to była prawda, czy to była jakaś taka nadinterpretacja? Jak to wyglądało? To można pewnie patrzeć na to na kilka różnych sposobów. Zacznijmy od tego, że w momencie, gdy władze Katowic i policja w Katowicach pozyskały informację, że planujemy przeprowadzić tam nagrania, naszą produkcję, zaczęło się wyjaśnianie. Otrzymałem telefon ze sztabu kryzysowego, z policji i teraz o ile policja po prostu rozpoczęła zbieranie informacji, zbieranie danych, poprosiła o dostarczenie dokumentów. Patrol policji przyjechał na miejsce. Radca prawny policji w Katowicach miał wydać opinię na temat tego, czy my naruszamy przepisy, naruszamy prawo, czy nie. O tyle sanepid i sztab kryzysowy z Katowic z miejsca podjął decyzję, że złe, łamiemy, naruszamy, nie i już. Nie przeprowadzono żadnej wizji na miejscu. Nikt z sanepidu czy ze sztabu kryzysowego nie pofatygował się, żeby zapoznać się z tym, co my robimy, co mówimy, ze szczegółami, z dokumentacją, z procedurami na miejscu, z naszymi środkami bezpieczeństwa czy zabezpieczeniami. Nie, po prostu uznano, że jest to z założenia złe. Ja miałem rozmowę z dwoma panami ze sztabu kryzysowego i byłem przerażony ich niezrozumieniem rozporządzenia i ograniczeń, które zostały nałożone u nas w kraju. Ja bym podkreślił, my cały czas utrzymujemy, że to jest produkcja filmowa. My mieliśmy na miejscu tylko osoby zaangażowane w to, realizację i tak dalej, i tak dalej. Odbiegamy od tego, żeby nazywać to sportem, tak? To był swego rodzaju cyrk i telewizja. Ale proszę Państwa, Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie nie po to, żeby zwalczyć sport, tylko po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce.
No a tutaj niestety pewne osoby doszły do wniosku, że to właśnie sport jest wrogiem numer jeden i należy go na wszelkie możliwe sposoby eliminować i zwalczać, a zapoznanie się z tym, jak firma, zakład pracy, który zajmuje się tym, do czego został powołany i robi tylko to, do czego został powołany, w maksymalnym stopniu, w miarę swoich możliwości, dopasowując się do tego, do tej sytuacji w kraju i do tych ograniczeń i wymogów, no to zostało uznane jako sprawa kompletnie drugorzędna. To była sytuacja w Katowicach. Co się działo potem? Pod hotelem naszym w szczytowym momencie mieliśmy 8 radiowozów. Mówię o zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych. No po prostu widać było, które samochody nieoznakowane są również policyjne. Przy próbie zasięgnięcia informacji w policji, o co chodzi, czy ta policja jest po to, żeby nas blokować, czy w jakim innym celu, otrzymaliśmy informację, że w tym obszarze, gdzie my przebywamy, są stawy i ta policja tam jest po to, żeby zapobiegać spacerom i gromadzeniu się ludzi na tych terenach. Bardzo ciekawe, bo każdy samochód, każdy pojazd wyjeżdżający spod hotelu z naszymi ludźmi czy z naszym sprzętem był natychmiast przez policję zatrzymywany, był śledzony, pasażerowie czy prowadzący byli legitymowani, spisywani, także sytuacja była no, bardzo, bardzo ciekawa. Ostatni kawałek, a to już jest po prostu scena jak z filmu sensacyjnego. Jesteśmy już na miejscu w studio. Ostatnie samochody z naszymi kolegami z zespołu dojeżdżają. Na miejscu pojawia się policja w sile 15 furgonetek, 4 czy 5 oznakowanych radiowozów samochodów osobowych, co najmniej 4 samochodów nieoznakowanych. Wysypuje się, ja nie wiem, 80 policjantów lub coś koło tego. Jak próbowaliśmy przeliczyć, ile osób mieści się w furgonetce, to nam wychodziło, że tam mogła być nawet 100 ludzi. Pewnie tyle nie, no ale nieważne. W pełnym uzbrojeniu do pacyfikowania zamieszek czy rozpędzania burt na stadionach. Czyli tarcze, pałki, gazy, zbroje, no jakiś kosmos. Policja próbowała wejść na teren obiektu, podjęliśmy rozmowę, zaczęliśmy wyjaśniać. Tutaj trzeba oddać pełny szacunek policji z województwa małopolskiego, pełny profesjonalizm, chłodna głowa i rzeczowa ocena sytuacji. W momencie, gdy policjanci zorientowali się, że otrzymali bardzo mylne informacje, że na miejscu dzieje się coś zupełnie innego niż w tych informacjach im przekazano. Atmosfera, emocje opadły, atmosfera zrobiła się pozytywna, pozytywnego dialogu. Zaprosiliśmy policjantów do środka, pokazaliśmy szczegółowo, co robimy, na czym to polega, kim są osoby, które są w środku w studio, czym, jakie mamy środki bezpieczeństwa, jakie mamy procedury, jak po prostu szczegółowo, jak to wygląda. Na miejsce przyjechał inspektor sanitarny, który również miał możliwość zapoznania się z całą sytuacją, przeprowadził dość drobiazgową kontrolę i w końcu na pytanie komendanta policji o to, czy o jego opinię i ocenę sytuacji stwierdził, że nie widzi podstaw do blokowania czegokolwiek, do podejmowania jakichkolwiek działań interwencyjnych, że według niego wszystko jest do zaakceptowania, że to jest normalna praca, że nie ma tam nic niezwykłego, a wprowadzone środki bezpieczeństwa są adekwatne. Dzisiaj wiem już, że dyrekcja sanepidu, powiatowa dyrekcja, inspekcja, jakkolwiek to się zwie, jeszcze nie mam w ręce tej opinii, ale wiem, że wydała pisemną, pozytywną dla nas opinię, co oznacza, że nie naruszyliśmy tych przepisów, podporządkowaliśmy się im. Mimo tego prokuratura podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa. Mówiłeś tam, że policji przekazano całkiem inne informacje niż... Słyszysz, tak? Tak, tak, teraz już. Że policji przekazali całkiem inne informacje i dopiero potem jak zobaczyli to na miejscu, to też zmienili podejście. Nie wiem, to były jakieś donosy osób trzecich, czy jak to wyglądało? No jest trudno tutaj wyrokować, czy to były informacje od mało przychylnych nam ludzi, czy były to rozkazy, które policjanci otrzymali. Ja tego nie wiem. Wiem natomiast, że informacja mówiła, że na miejscu jest ustawka kiboli, że będą nielegalne walki MMA na parkingu przed studio filmowym.
Stąd przygotowane przez policję środki, uzbrojenie jak na wojnę z dużym tłumem i no, stąd takie nastawienie. W momencie, gdy na miejscu okazało się, że to jest normalna produkcja telewizyjna, że tam są tylko osoby zaangażowane w tą produkcję i absolutnie minimalna obsada, na dodatek ja jako organizator wspólnie z moimi kolegami okazaliśmy chęć współpracy, otwartość, pokazaliśmy dostęp do pomieszczeń, do wszystkich materiałów, pokazaliśmy dokumentację, tą dokumentację nadal kompletujemy, bo oczywiście nie wszystko mieliśmy na miejscu ze sobą na południu Polski, teraz tutaj już w biurze przygotowujemy, kompletujemy tę dokumentację, żeby na życzenie policji to wszystko dostarczyć. Także nie wiem, czy to była forma nacisków z góry, czy komuś zależało. Sygnały, informacje dostaję bardzo różne. Najważniejsze, podkreślę jeszcze raz, to jest rzeczowa, chłodna i profesjonalna ocena i podejście policji na miejscu, co tak naprawdę umożliwiło nam przeprowadzenie tej produkcji. Jakbyś wiedział, że to tak będzie wyglądać, to zdecydowałbyś się drugi raz zrobić w takich nerwach tą galę? To jest ciekawe pytanie. Ja nie wiem, to znaczy nerwy były, tych emocji było mnóstwo, natomiast ja pochwalę się, mam taką cechę, że rozkręcam się jak są emocje, jak jest stres. Ja się dobrze czuję w stresie. Pewnie on gdzieś tam się odbija na zdrowiu, ale no, moja poprzednia praca, to czym się zajmowałem, wiązało się też z niezłymi dawkami stresu. Teraz też po prostu nie brakuje go, także mimo wszystko. Najważniejsze po prostu, czym się kierowałem, kierowaliśmy w dążeniu do tego celu, to było, żeby przeprowadzić tą produkcję, ale zachować zasady bezpieczeństwa, nie narażać niepotrzebnie zdrowia czy życia naszych kolegów czy naszych zawodników, po prostu żeby zrobić to maksymalnie bezpiecznie. Gdybyśmy mieli przesłanki, jakiś symptom, że ktoś tam mógłby być chory, mógłby stanowić zagrożenie, ja jestem pewien, że po prostu bez wahania w każdym momencie, czy to już mając gotową scenografię i wszystko przygotowane, czy wcześniej, po prostu była natychmiastowa decyzja o zaprzestaniu, o wycofaniu się, a jeżeli byłoby to potrzebne, to nawet poddaniu części czy całości zespołu kwarantanny. Na całe szczęście to nie było konieczne. Udało się pozyskać testy na koronawirusa. Osoby, które musiały wchodzić w bezpośredni kontakt fizyczny, czyli no przede wszystkim zawodnicy, sędziowie, katmani, zostali przetestowani na koronawirusa. Wyniki były negatywne. Ja wiem, że są różne teraz głosy na temat tego, czy testy na antyciała, to jest testy z krwi, czy one są skuteczne, czy nie. Z informacji, z opinii, do których udało mi się dotrzeć, jeżeli ten test pokazuje, że jeżeli ten test jest negatywny, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ten wynik jest poprawny. Ten test może pokazać wynik pozytywny, który jest nieprawdziwy, czyli osoba nie jest tak naprawdę zarażona koronawirusem, tylko ma antyciała innego typu albo zażywała leki immunopresyjne, coś w tym stylu, czyli pokaże pozytywny, mimo że pozytywny nie powinien być. Czyli tak naprawdę sami sobie stworzyliśmy ryzyko, że komuś może wyjść pozytywne i przerwiemy, mimo że nie musimy, tak? Ale skoro wyszły negatywne, fantastycznie, nie było zagrożenia. Jak już sobie tak rozmawiamy, powiedziałeś, że twoja wcześniejsza praca kosztowała cię dużo stresu. Ja się spotkałem z takimi opiniami, że jakby wy się dorobiliście na tym Fame MMA. Może zechciałbyś tutaj powiedzieć szerszej publice, czym się wcześniej zajmowałeś, bo ludzi to bardzo ciekawi. Ja do końca maja 2019 roku byłem prezesem zarządu spółki software'owo-konsultingowej. Także jestem z wykształcenia, z zajmowania inżynierem oprogramowania, informatykiem. I przez ostatnie 20 lat zajmowałem się software'em, logistyka, planowanie przestrzeni dla handlu detalicznego, tego typu tematy. Czyli jednak wcześniej żyłeś i też zarabiałeś. To nie jest tak, że dorobiłeś się na Fame MMA.
To nie jest tak, że ja się tutaj dorobiłem czegoś na Fame MMA. Ja cieszę się, że miałem wcześniejszą bardzo fajną pracę. 20 lat, tak? Pracowałem dla jednej firmy przez 20 lat. Zajmowałem się praktycznie cały czas tymi tematami. Oj, to długo by opowiadać, ponieważ bardzo, bardzo taka niszowa, specyficzna działka oprogramowania, więc pochwalam się, że projekty po całym świecie, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe tematy, od Calgary w Kanadzie przez Afrykę Południową, no, zdarzyły się nawet Władywostok na drugim końcu byłego Związku Radzieckiego, także naprawdę przeróżne tematy. Wczoraj dla MMA Rocks Martin Lewandowski powiedział, cytuję: Fame nie tylko wykazała się szczytem nieodpowiedzialności, to też pewien obraz desperacji. Jeśli kogoś wyganiają z miejsc, a oni po prostu biegają, to jest desperacja i frajerstwo dekady. Chciałbym, żeby się odniósł do tych słów Martina Lewandowskiego. Bardzo chętnie się odniosę do tych słów, bo nie ukrywam, że jak wczoraj obejrzałem tą wypowiedź i ją usłyszałem, no to zrobiło mi się co najmniej nieprzyjemnie. Ja zawsze sam i zawsze tak starałem się coachować moich młodszych kolegów, naszych włodarzy Wojtka i Michała, że nigdy nie wypowiadamy się negatywnie o KSW, o panach Martinie Martinie Lewandowskim i Macieju Kawulskim, zawsze z szacunkiem i z respektem i uszanowaniem ich dorobku, osiągnięć i wszystkiego, co zrobili, tak? My w dużej mierze idziemy po ich śladach, korzystamy z ich wiedzy, doświadczenia, z tego, co stworzyli. Także tym bardziej wczorajsza wypowiedź pana Lewandowskiego i jego ocena bardzo mnie zabolała. I tutaj, rozwijając temat, mnie bardzo dziwią podwójne standardy stosowane przez pana Martina. Posunę się do określenia tego po prostu hipokryzją. Najpierw słyszymy, że właściciele KSW robili wszystko, by zorganizować galę. Pan Lewandowski w mediach żali się tym, że gala się nie odbyła przez zawodników, którzy nie chcieli zrezygnować z części swojego wynagrodzenia. Takie informacje można sprawdzić, są oficjalne, to są słowa pana Martina. Cóż, każdy prowadzi biznes według własnego uznania, ale w mojej ocenie szukanie oszczędności w kieszeniach zawodników to jest to, no, po prostu obciach. Tak? My, żeby zrobić naszą produkcję, przeprowadzić to wydarzenie, też musieliśmy szukać oszczędności. W momencie, gdy robimy imprezę masową, mamy wpływy z biletów, no to budżet jest skonstruowany zupełnie inaczej. Bez tego wpływu też musieliśmy szukać oszczędności, to bardzo dużych, ale no jakoś u nas nawet no, chyba do głowy nie przyszło, żeby negocjować z zawodnikami, obcinać wynagrodzenia gwiazd czy naszego zespołu. Szukaliśmy oszczędności gdzie indziej, tak? Albo jak powiedziałem, one musiały być duże. Ograniczyliśmy elementy produkcji, elementy, które generowały koszty, a uznaliśmy za zbędne w tej sytuacji. Tym bardziej w kontekście tego, że pan Martin stworzył i odpowiada za Stowarzyszenie MMA Polska, którego ponoć nadrzędnym celem jest ochrona interesów zawodników, kształtowanie ich karier, rozwijanie, pielęgnowanie talentu. No to pozostaje pytanie, czy pan Martin nie dostrzega pewnej niespójności w tych działaniach i decyzjach. Z jednej strony człowiek, który chce dobrze, najlepiej dla zawodników, a z drugiej strony pierwsze, co robimy, to próbujemy tym zawodnikom zabrać część wynagrodzenia. Ja cały czas podkreślam, że staram się w miarę dyplomatycznie do tego odnosić, w przeciwieństwie do formy i słów, które były użyte przez pana Lewandowskiego. Pan Lewandowski chyba liczy na to, że widzowie nie zobaczą tych niespójności czy tej hipokryzji. Ale to oznacza, że pan Lewandowski nie traktuje poważnie odbiorców swojego produktu i trochę ich nie docenia. Widownia tego nie kupuje. I myślę, że komentarze, które można poczytać, które może parlamentarnym językiem szczególnym nie są, ale no, pokazują po prostu, jaki był odbiór tego w sieci. 2 dni temu też Maciej Kawłowski był, 2-3 dni temu w Hyde Parku Mateusza Borka i on tam pozytywnie się o was wypowiadał. No cóż,
Bardzo cenię zdanie pana Martina, pana Macieja Kowalskiego. Bardzo, bardzo, no nigdy nie miałem jeszcze okazji w ogóle porozmawiać z ani jednym, ani drugim panu. Bardzo chętnie bym się spotkał i wszedł w jakąś polemikę. Czytałem dzisiaj zresztą kilka innych wypowiedzi pana Macieja, z którym też ja osobiście się zgadzam i też tutaj bym absolutnie pozytywną notę stawiał. Powiedz mi jeszcze na koniec, tak z twojej perspektywy, wszystko się ostatecznie udało z takiego poziomu organizacji gali, no bo jakby my widzieliśmy tak to w pay-per-view, widzieliśmy to w telewizji, można powiedzieć, i wszystko wyglądało super, ale tak z takiego punktu, może wiesz, no nie musisz mówić, że coś się nie udało, ale czy po prostu było tak, jak sobie to, wiesz, zażyczyłeś? Myślę, że swobodnie mogę powiedzieć, że to się udało znacznie lepiej niż mogłem sobie życzyć, biorąc pod uwagę sytuację, w której się poruszaliśmy. To było nieprzećwiczone, tak? My byliśmy na obiekcie, do którego się wcześniej nie przygotowywaliśmy. To w dużej części było pójście na żywioł. Nasz reżyser Marcin, który na 2-3 miesiące albo więcej robi plany, wizje lokalne obiektów, rozrysowuje wszystko w najdrobniejszych szczegółach, przekazuje plany odpowiednim osobom, gdzie, kto, kiedy ma być, jak wchodzić. Tym razem to był flamaster na kartce papieru. To było zrobione natychmiast. My graliśmy, to był wyścig z czasem. To był wyścig z czasem w dwóch różnych aspektach. W momencie, gdy już się musieliśmy przenosić do nowego obiektu, ale jakby cały ten projekt to też był dużym wyścigiem z czasem, bo to był wyścig z rozwojem sytuacji z koronawirusem w Polsce. Ja myślę, że my po prostu zrobiliśmy to w ostatnim możliwym momencie. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja nie eskaluje jakoś bardzo, bardzo negatywnie dla nas wszystkich, że to się uda utrzymać pod kontrolą, tak jak wydaje się do tej pory, to się jakoś udaje, ale no cóż, prognozy są takie, że to się niestety rozwinie. Nam się udało po prostu z tym czasem wygrać, zrobić naszą produkcję, zrobić to, jestem przekonany, bezpiecznie. No i mam nadzieję, że dostarczyć naszym widzom trochę rozrywki, trochę emocji. Oceny, komentarze zbieramy bardzo, bardzo pozytywne, co no, ogromnie cieszy. Powiedz mi jeszcze na sam już koniec, bo czy ty w ogóle myślisz już o kolejnej gali? Czy myślisz nawet może nie gali, o kolejnej produkcji? Czy myślisz, że przed wakacjami, jeśli to się troszkę uspokoi, jesteście w stanie jeszcze zrobić kolejny event, kolejną produkcję? Cały czas myślę. I o kolejnej, i o jeszcze kolejnej, i o następnych. Pytanie oczywiście, jak rozwinie się ta sytuacja. Niestety dzisiaj myślę, nie ma mądrego, który by z jakimś dużym prawdopodobieństwem był w stanie przewidzieć, co będzie za miesiąc, czy co będzie za 2 miesiące, jak ta sytuacja się rozwinie i jak, miejmy nadzieję, w końcu zacznie się zwijać, że tak to określę. Co znaczy, nie wiemy, kiedy będzie możliwość przeprowadzenia kolejnej produkcji i tym bardziej nie wiemy, w jakiej ona będzie mogła być w formie, tak? Jeżeli będzie możliwość, jeżeli powiedzmy ta sytuacja się już będzie poprawiała, będzie pod kontrolą i będzie możliwe przeprowadzenie w formie produkcji studyjnej, produkcji telewizyjnej, to na pewno będziemy chcieli to zrobić. Po prostu w momencie, gdy sytuacja na to pozwoli, gdy będzie to bezpieczne dla nas wszystkich. Dzisiaj nie wiem, kiedy to będzie. Kwestia czasu, na pewno sytuacja się też unormuje na tyle, żebyśmy mogli wrócić do pełnej formy gali na dużym obiekcie. Takie plany mamy. Osoby, które tam się pojawią, myślę, że wzbudzą duże emocje, więc no, trzymajmy kciuki, żeby to było jak najszybciej. Super, bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą rozmowę, 30 minut ponad. Jakbyś chciał jeszcze na koniec coś powiedzieć, tak od siebie do wszystkich, po tym całym zamieszaniu. Do wszystkich. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować całemu zespołowi. To była ogromna praca, ogromny wysiłek i ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i cieszę się, że mogę pracować z takimi ludźmi, z takim zespołem. Mówię tutaj zarówno o osobach bezpośrednio związanych z Fame'em, jak i naszych podwykonawcach, firmach, z którymi współpracujemy. Naprawdę ogromne podziękowania.
Ogromna wdzięczność i wierzę, że jeszcze wiele, wiele produkcji, wiele, wiele wydarzeń razem przeprowadzimy i zrealizujemy. Bardzo Ci w takim razie dziękuję i też życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Wam wszystkiego dobrego, Federacji wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia przede wszystkim życzę, żeby po prostu te historie koronawirusowe ominęły nas szerokim łukiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.